Piotr Barełkowski. Dalsza część mojego programu, ze mną w studio Jan Filip Libicki, senator Platforma Obywatelska. Dzień dobry. No właśnie, panie senatorze, no było ostatnio gorąco w Platformie, w Sejmie. Jak teraz wygląda krajobraz po bitwie, atmosfera w Platformie Obywatelskiej po tym nieszczęsnym głosowaniu, kiedy to jego pokłosiem było wyrzucenie z partii trojga posłów, posłanki i dwóch posłów. Jak wygląda atmosfera? Ja mogę powiedzieć to, co mówiłem zresztą, i to jest też opis tej atmosfery. Jestem przekonany, że wydarzyła się rzecz wysoce niefortunna, wręcz powiedziałbym zła. Tak? Myślę, że jest oczekiwanie sporej grupy parlamentarzystów, że nasi koledzy posłowie zostaną przywróceni. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja w sytuacji tego głosowania zachowałbym się po prostu tak samo. Więc ja mam takie poczucie, też jakbym nieformalnie został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Takie mam poczucie. I ja mogę powiedzieć tak, ja bardzo liczę na to, dużą nadzieją napawa mnie głos pani marszałek Kidawy-Błońskiej, która w niedzielę powiedziała w Radiu Z, że czeka na odwołania kolegów i że w pewnym sensie, chyba nie wiem, czy użyła tych słów, ale że wszystkie opcje są otwarte. Ja liczę na to, że koledzy zostaną przywróceni i że wszystko będzie tak, jak było, i to tylko umocni zasadę, że w kwestiach światopoglądowych nie ma w Platformie dyscypliny. I jeśli by się tak nie stało, no to no ja będę musiał podejmować pewne decyzje. Ja będę musiał podejmować pewne decyzje. Ja nie powiem jakie. Państwo jesteście, pan jest inteligentnym dziennikarzem, znamy się przecież 28 lat, więc dziękuję. Pan sobie wyciągnie własne wnioski z tego, co ja rozumiem pod pojęciem odpowiednia decyzja. Czyli jest oczywiście polityka, ale jest i Pan Bóg. I rozumiem, że wybiera pan wierność temu na górze. No ja bym powiedział akurat w sprawach sumienia, z całą moją sympatią i oddaniem dla pana przewodniczącego Schetyny, nie będzie mnie akurat rozliczał pan przewodniczący Schetyna, ani pan prezes Kaczyński, ani jakby to powiedzieć językiem ewangelijnym, jakikolwiek Trybunał Ludzki nie będzie mnie z tego rozliczał. Będzie mnie z tego rozliczał Trybunał Niebieski. No czy Platforma cofnie się? No to za chwilę będzie wiadomym. Nie wiemy, jaka będzie decyzja. Czy cofną się i, no i przywrócą posłów? Rozumiem, że też nerwowo czeka pan na to głosowanie. No, komitetu nie, Platformy, ja nie, który... Ja nie czekam nerwowo. Ja przedstawiłem panu swoje postępowania w sytuacji, jak się ta sprawa będzie toczyć. Ja po prostu spokojnie czekam. Przyznam się, były pewne nerwy w momencie, kiedy otrzymałem wiadomość, że trójka posłów została wykluczona. To wtedy miałem takie przekonanie, co robić, tak? Ale zajęło mi to jeden dzień. Wypracowałem sobie swoje stanowisko względem tej sprawy i tego się trzymam. Rozumiem, i tu chyba wszystko jest jasne. Jasne jest pana stanowisko w tej sprawie. No, wiemy, co się wydarzyło, ale jest też inne oblicze funkcjonowania posłów, senatorów konserwatywnych w Platformie Obywatelskiej. Czy uważa pan, że no po tym wszystkim, co widzimy, po tym skręcie w lewo, no w różnych wymiarach Platformy Obywatelskiej, czy po tym wszystkim jest miejsce w ogóle dla takiej opcji, pozostawiając sprawę głosowania, bo tutaj wyraził się pan bardzo czytelnie, czy jest miejsce dla takich parlamentarzystów jak pan w tej formacji? No proszę pana, ja uważam, że jeszcze raz wrócę do tego głosowania, to jest dla mnie punkt krytyczny, tak? I rozwiązanie tej sprawy jest również odpowiedzią na to pytanie, które pan zadał. I ja to sobie... To są dla pana kwestie kluczowe. Tak przyjąłem. To jest dla mnie kwestia kluczowa, chyba to, o czym powiedziałem przed chwilą. Przez kogo ja będę sądzony, jest wystarczającym drogowskazem i odpowiedzią na to pytanie. Rozumiem, jasne. No, jest też i inna sprawa, która tyczy się tej pana decyzji. Wiemy skądinąd, że partia Kornela Morawieckiego, ale i ruch Kukiz 15 prowadzą zaawansowane rozmowy z tymi parlamentarzystami, którzy zostali wyrzuceni z Platformy. Może jeszcze będą przywróceni, ale tymczasem są poza partią. Prowadzą rozmowy o tym, żeby skooptować ich do Kukiz 15, do Wolnych i Solidarnych. Słyszał pan coś o tym? Ze mną nikt takich rozmów nie prowadził. Odpowiem krótko, a nawet gdyby ktoś
z szeroko rozumianego obozu pisowskiego takie rozmowy prowadził, to oczywiście rozmowę można zawsze odbyć, ale jej rezultat nie byłby sukcesem dla prowadzących ze mną tą rozmowę. Ja znam szeroko rozumiany obóz Prawa i Sprawiedliwości. Ja tam byłem, jestem najgłębiej krytyczny co do przedsięwzięć pisowskich, które jestem przekonany, że niszczą dorobek polskiego 29-lecia już, i w związku z tym ja do tego nie mogę przyłożyć ręki. A wie pan, a powiedzenie o tym, że to nie jest PiS, tylko to się nazywa Porozumienie i tak dalej, to jest ludziom dawanie uzasadnień, żeby nie wprost popierano to, co się w Polsce dzieje dzisiaj. Ja tego nie będę popierał. Mówi pan jasno o swoich poglądach, ma pan do nich prawo, no ale trochę pan obraża Kukiz 15, Wolnych i Solidarnych, bo to jednak nie jest to samo. Krótko mówiąc, rozmawiałem z gościem przed chwilą o tym, że głosują częściej inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość, niż Platforma Obywatelska. Mówimy tutaj Kukiz 15. To ja rozgraniczę. Ja partii Kukiz 15 nie uważam za człon obozu pisowskiego. Uważam. Natomiast partia Wolni i Solidarni na czele z ojcem pana premiera Morawieckiego jest czystą poczekalnią dla tych, którzy chcą w sposób otwarty wspierać Prawo i Sprawiedliwość. To jest Prawo i Sprawiedliwość, tylko pod inną nazwą. I tyle. I może pan marszałek Morawiecki mówić różne rzeczy, ale ja tak to widzę. No, myślę, że marszałek Morawiecki nie zgodziłby się z panem. No, różnimy się też, pięknie. Też jego głosowania są nieco inne niż koalicji rządowej. To jest na takiej zasadzie, jak w PRL-u, obaj to pamiętamy, bo jesteśmy w tym samym wieku, jak PZPR wybierał sobie jakąś grupę i mówił do nich, a wy, towarzyszu, będziecie bezpartyjni. I ja myślę, że pan prezes Kaczyński do pana Piotrowicza powiedział, a wy, towarzyszu, zostaniecie skierowani na odcinek prokuratury, a wy, towarzyszu marszałku Morawiecki, będziecie tworzyli taką stowarzyszoną z PiS-em organizację, żeby to tak nie było, że ci posłowie tak przychodzą do PiS-u po prostu wprost. No, rozumiem pana stanowisko. No, mam wątpliwości, czy wielu by podzieliło je, ale drążmy dalej tą dziurę w całym, pana zdaniem w całym. Otóż mówi pan o ustawie antyaborcyjnej i o tutaj poważnej różnicy w pana jej postrzeganiu i w postrzeganiu jej przez Platformę Obywatelską. Ale są inne sprawy, które powinny, wydaje mi się, konserwatywnego parlamentarzystę różnić z tym, co proponuje Platforma. No, na przykład, czy pan ocenia pozytywnie pomysł pana Schetyny o likwidacji urzędów wojewódzkich, o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, o likwidacji CBA, bo to tak trochę wygląda, no już na koniec, z tym CBA, jakby właśnie, przepraszam, tutaj nikogo nie chcę pomówić, ale jakby przestępca chciał zlikwidowania policji, bo najczęściej bohaterami tych postępowań w ostatnich czasach jednak są skorumpowani politycy Platformy. Więc czy pan też uważa, że te filary takiej Polski też konserwatywnej, Polski... Nie, to są filary Polski pisowskiej. To nie są filary Polski konserwatywnej. Ale waga historii w naszym życiu publicznym to IPN. Ale to zaraz, sekundkę, po kolei, niech pan wymienia... Urzędy wojewódzkie. Odpowiadam wprost. Ja uważam, że jednym z największych sukcesów Polski po 80 roku była głęboka decentralizacja władzy. Ja uważam, że to trzeba dokończyć. Uważam, że dzisiaj to w kółko opowiadanie o państwie ze strony obecnych rządzących jest jakąś absolutną obsesją wynikającą z niewiary w obywatela. Landyzacja. Tak, chciałbym, żeby jak najwięcej władzy było w sejmikach samorządowych. Czy to będzie A słyszał pan o tej powszechnej krytyce powiatów na przykład? Proszę pana. Co też pojawia się w retoryce. To jest inne pytanie. Rządowej.
co możemy w reformie samorządowej poprawić, ale z całą pewnością nie możemy jej niszczyć. A to, co się dzisiaj odbywa, jest niszczeniem Polski samorządowej. Czyli uważa pan, że urzędy wojewódzkie nadają się do likwidacji, no a IPN, czyli no, historia, która zyskała odpowiednią rangę w naszym życiu publicznym, a i też wyciągamy z niej wnioski, są prowadzone pewne postępowania, są prowadzone na przykład badania na Łączce. Czy to pana zdaniem też jest rzecz, którą konserwatywny polityk powinien wyrugować z życia publicznego? Ja mogę powiedzieć tak. Zacznijmy najpierw od CBA, jeżeli pan pozwoli. Proszę bardzo. No dzisiaj w moim najgłębszym przekonaniu i CBA jest narzędziem w rękach rządzących, po prostu narzędziem politycznym. Ja nie twierdzę, że taka służba nie powinna być. Ja za nią głosowałem. Właśnie, bo to też projekt Platformy. Ja za nią głosowałem. Nie pamiętam, 12 lat temu czy 11 lat temu, nie pamiętam, kiedy to było. Ale dzisiaj CBA jest zaprzeczeniem tego, czym miało być, kiedyśmy ją powoływali. W związku z tym ja uważam w ten sposób. Zadania tak, ale pytanie, czy ta formuła tego urzędu nie jest dzisiaj tak spisowiała, że tak powiem, że nie należy tego uporządkować przez rozwiązanie. Byłby to wtedy problem, który brałbym pod uwagę. No to może wtedy nie byłoby także parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości dobrze, że pan o tym mówi. Ja uważam, przypuszczam, ja nie mam takiej pewności, bo nie mam dostępu do tej wiedzy, ale jestem w stanie dopuścić do siebie taką myśl, że oto powstał pewien pomysł polityczny, że najpierw zamykamy członka Prawa i Sprawiedliwości, żeby następnie zamknąć większą ilość członków Platformy Obywatelskiej. I nieszczęsny pan senator Kogut okazał się akurat dobrym pretekstem do zrealizowania tej koncepcji nieśledczej, bo to nie jest koncepcja śledcza. Ta teoretyczna koncepcja jest koncepcją polityczną podjętą w moim najgłębszym przekonaniu poza CBA. No tak, ale ostatnia decyzja komisji sejmowej, no to jednak oczywiście uchylenie immunitetu, ale z drugiej strony no nie zezwoliła ta komisja na areszt dla pana senatora Koguta, więc jakby proszę pana, odsiadki tu nie będzie. Inaczej. To zobaczymy, bo my jako Senat będziemy to dopiero głosować w piątek. Ja uważam tak. Ja nie przesądzam o winie pana senatora Koguta. Ja nie wiem, być może senator Kogut jest winny, być może nie jest winny. Natomiast ja stwierdzam tylko jedną rzecz. Pan senator Kogut zgłosił się osobiście do prokuratury, tak? Nie ukrywał się, nie uciekał. Więc głosowanie w tej sytuacji wniosków, które z punktu widzenia prawnego mogą się zakończyć aresztowaniem senatora Koguta na sali Senatu, jest czymś niedopuszczalnym. Chodzi o zrobienie procesu pokazowego w najgorszym stylu, nawet jeśli pan senator Kogut jest winny. Chodzi o to, żeby zebrać materiał do pewnego planu politycznego, nawet jeśli to dotyczy osoby, która być może jest winna. To miło, że pan jako opozycjonista w ten sposób się wyraża, ale jednak jako konserwatysta, tak jak słyszeliśmy, mimo swojej niezłomnej postawy w sprawie głosowania nad ustawą antyaborcyjną, no to jednak pan jako konserwatysta przychyla się do pomysłu likwidacji urzędów wojewódzkich, IPN-u i CBA. I to jest IPN-u, ja mogę powiedzieć o IPN-ie to samo, co powiedziałem o CBA. Jestem przekonany, że IPN robił jeszcze więcej różnych pozytywnych rzeczy, które robi CBA. Natomiast na pewno trzeba go w jakiejś mierze odpisowić. Czy to się da bez likwidacji i powołania nowej formuły, to tego ja nie wiem, to fachowcy kończyć, czyli jest pan za takim wylaniem dziecka z kąpielą, ale lekko je przytrzymując za rączkę, tak to można chyba... Ja mam swoje oryginalne poglądy, które panu prezentuję. No, dziękujemy za tą dawkę pana poglądów. Było miło pana gościć. Moim gościem był senator Jan Filip Libicki z Platformy Obywatelskiej, jeszcze z Platformy Obywatelskiej, Piotr Barełkowski. Oglądajcie telewizję w Polsce.pl. Za chwilę kolejne aktualne sprawy.